Noretko, zaczęły się ferie. Musimy zrobić jakąś przyjemność dzieciakom. Co proponujesz, kochanie? Może weźmiemy ich na zjazd tratwą po rwącej rzece. O, trochę ekstremalny pomysł. A co jak się ktoś utopi? Emilusiu, pusiu. Nie miej czarnych myśli, honorateńko. Emil, wymyśl lepiej coś innego. No dobra, to weźmiemy ich na wspinaczkę na Mount Everest. Emil, czyś ty oszalał do reszty? Przecież oni tam nie wyjdą. Dobra, no to polecimy na Malediwy i będziemy karmić rekiny w klatkach. Emil, brak mi słów. No dobra, to spróbujemy przejść Saharę przez 3 dni na piechotę. Wyszłam za prawdziwego szaleńca. Idę do kuchni coś ugotować. Ugotuj coś dobrego, bo w brzuchu mi burczy. Najlepiej zjadłbym raki w occie. I przygotuj dużo oliwy, bo pić mi się chce. Że twoja wątroba to jeszcze wytrzymała. Emil, Emil, nie widziałeś gdzieś mojego pluszowego miśka, bo miałem okropny sen. Śniło mi się, że mi go krokodyl zjadł. Gdzie on jest? Mówiłem ci, żebyś przestał oglądać te horrory, a misiek na pewno się znajdzie. Obyś miał rację. Honorata, kiedy będzie obiad? Za 2 godziny. Zajmij się czymś i nie denerwuj mnie. Dzięki Logan, że mnie zabrałeś do kina. Ta komedia była świetna. Liczyłem na to, że ci się spodoba. Na czym byliście? Byliśmy na komedii romantycznej pod tytułem Miłość na Księżycu. Na Księżycu? A jak się tam dostali? Pewnie ich ktoś teleportował rakietą. Ej, honoratko, też cię zabiorę na ten film. Bardzo chętnie, Emilusiu, pusiu. To ja też pójdę, ale nie mam dziewczyny. Z kim mam iść? Ostatnio moja dziewczyna była nie za bardzo trafiona. A nawet trochę mnie przeraziła i steroryzowała nasz dom. Spotkałem ją niedawno, kręciła się koło śmietnika. Ej, i powiedziała ci coś. Nie będzie mnie już atakować. Bądź spokojny, Lucek. Powiedziała, że wybiera się do Brazylii. Pojedzie tam w poszukiwaniu swojej prawdziwej miłości, której tutaj nie udało się znaleźć. Bo ty byłaś jej wielką pomyłką, jak mi to powiedziała. Powiedziała, że jesteś dziki. Co? Ja? Dziki? Tak, powiedziała, że jesteś prawdziwym dzikusem i nie chce cię znać. A poza tym, Lucek, masz u mnie wielki dług wdzięczności. A! Za co? Z jakiej racji? Bo powiedziałem, żeby się przestała na ciebie mścić. Zgodziła się. A ja w zamian zapłaciłem jej bilet do Brazylii i namówiłem ją, żeby tam poszukała swojej prawdziwej miłości. Wielki i mądry z ciebie człowiek, Emil. Ej, ale ja jestem psem. Jaja se ze mnie robisz? Racja, masz u mnie dług, kiedyś ci go spłacę. O, idą goście, idą goście. Drogi Ściśku, mój przyjacielu, jak miło cię widzieć. Strzała, Emil, mnie też miło jest cię widzieć. Co cię do nas sprowadza? Cały ranek gotowałem zupę wodną, a Wieśka powiedziała, że tego nie zje, dlatego przyniosłem to wam. Wolę pomidorową. Racja, Wiesiu. Wiesz co, przed chwilą ugotowałam kraby w occie dla Emila, ale też ugotowałam dla siebie zupę pomidorową. Chodź, dam ci trochę. Okej. Aż te baby, dobrze, że sobie poszły. Dają nam w końcu spokój. Emil, stary druhu, dawaj talerze, lejemy zupę. Ej, z czego to jest? Z wody. Super, to ja też chcę. To ja idę po miski. Ja bym też zjadł zupę wodną. A ja nie, idę do honoraty. Też sobie zjem trochę pomidorowej. No to ja idę do wodnej zupy. Mogę też? Jasne, bo to jest prawdziwa męska zupa. Zupa nalana, chłopcy! Jedźcie, a jak będziecie chcieć, to wam znowu ugotuję.
Smacznego! 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 Dobra ta zupa! Trochę mało soli! Można by było dosolić! Ja bym dodał trochę keczupu! Keczupu nigdy w życiu! Wtedy stanie się pomidorowa! Masz rację, stary. Świetna zupa! Ej, zobaczcie mój ostatni wynalazek, co sobie kupiłem! Emil, zatrzymaj się, bo na nas wniedziesz i nas zabijesz! Spokojnie, stary, mam to opanowane! Przedstawiam wam, chłopcy, mój nowy skuter wodny! Będę nim skakał na falach! A tutaj jest taki hak! Lucek, przyczepię ciebie za majtki! To by było dopiero śmiesznie! Dobra zabawa! A kiedy go wypróbujesz, Emil? Wypróbuję go dopiero w wakacje, bo wybieram się na Florydę w podróż. Zabiorę was wszystkich ze sobą. A zakręconych też i Megan? Oczywiście, przecież jestem dobrym dziadkiem i milionerem. Dlaczego masz niby obawy? Przepraszam, że w ciebie zwątpiłem. Jesteś super dziadek! Hurra, hurra! Wieszka, jedziemy na Florydę! Co? Na Florydę? Zdzisław, co ty wygadujesz? Na Florydę? Wakacje! Emil nas zabiera i zakręconych też! O, świetny pomysł! Dobrze, Wiesia, że jedziesz ze mną. Potrzebuję damskiego towarzystwa. Nie wytrzymałabym z nimi przez 2 tygodnie. Jakie 2 tygodnie? Wyjeżdżamy na miesiąc! O, Emil, jesteś super! Świetne wieści, nigdy nie byliśmy za granicą. Nigdy Zdzisław nas nie chciał zabrać, bo jest strasznym sknerą. Zawsze chował pieniądze pod łóżkiem. Ostatnio w majtkach, bo wykryłaś moją skrytkę. Kupię ci sejf. Chcesz? Dobra, okej. Ale super. Panie Emilu, a czy zakręceni pojadą z nami? Oczywiście, że tak. Ale super. A proszę pana, gdzie zamieszkamy? W mojej willi na Florydzie. Stoi pusta od 2 lat. A jak tam będzie jakiś intruz, to się go pozbędę i wprowadzimy się spokojnie. Przecież to ja jestem właścicielem. A jak będziecie grzeczni, to zostaniemy na 2 miesiące, a nie na miesiąc, czyli na całe wakacje. Pan jest cudowny. Czy mogę pana pocałować? Nie! Ale tylko w ucho, to nic nadzwyczajnego. To zwykła wdzięczność. Jak wdzięczność, to możesz... Emil, nastaw ucho! Lewe czy prawe? Gdzie wolisz? Prawe! A ty, Zdzisław, odwróć się, bo możesz być zazdrosny! Nie będę zazdrosny! Emil to mój dobry kumpel! Mua! Idę do sklepu! Muszę sobie kupić nowe portki! Pójdę z tobą! Będę twoim doradcą, bo mam dobry gust! Dzięki, Logan! Pójdziemy po obiedzie! Muszę coś chapnąć, bo już zgłodniałem po tej wodnej zupie. O, idą zakręceni. Zaraz im powiemy tą niespodziankę. Pewnie nie uwierzą. Szykują im się piękne wakacje. Dzień dobry. Cześć. O, jak miło, że przyszliście. No, nudziło nam się w domu. Przyszliśmy zobaczyć, co u was. U nas wspaniale. Zaraz idę po wywar i się napijecie. No nie, tylko nie to. Ale najpierw, zanim dostaniecie mojego wywaru, ogłoszę wam ogłoszenie. Jest to bardzo ważna wiadomość. Dla was bardzo dobra. Ciekawe, co to takiego? No właśnie. Emil, nie przedłużaj, tylko mów już tą dobrą wiadomość. Honorata, zejdź mi z oczu i stań do szeregu. To moja informacja. Dobrze, Emilusiu, pusiu! Drogie dzieci, postanowiłem, że w nadchodzące wakacje letnie zabieram was wszystkich na Florydę do mojej willi! Spędzimy tam 2 miesiące! Będziemy skakać na falach i kąpać się w oceanie! Na tę okazję kupiłem już skuter wodny, zobaczcie! A za ten hak z tyłu będę ciągnął ludzka!
za gadki. Hej. Bardzo śmieszne, Emil. Mam nadzieję, że dasz mi poprowadzić. To był żart. Oczywiście, że ci dam poprowadzić, tylko się nie utop. Mam nadzieję, że puszczą was rodzice. Musicie zacząć załatwiać paszporty. Ja ze Zdzisławem też dostaliśmy zaproszenie, a Megan jedzie z nami. Pozostaje nic innego, tylko się cieszyć i odliczać. O, nie spodziewaliśmy się tak cudownej wiadomości. Ani ja. Musimy rozpocząć przygotowania. Mam nadzieję, że rodzice nas puszczą. Nie martwcie się, w razie potrzeby odwiedzę każdego z waszych rodziców i rozpocznę negocjacje. W moich rękach, rękach Ludzka i Honoraty nic wam nie grozi. Zdzisława to już nie wiadomo. Co? My też obiecujemy, że będziemy wszystkich pilnować. Tak, tak, wszystko będzie dobrze. W takim razie wstępnie dziękujemy za tak piękną propozycję. Taka okazja zdarza się raz na milion. Nie ma za co. A teraz, dzieci, siądźcie w kółku. Będziemy pić wywar. Ja zajdę po miseczki. Jutro znowu będzie pomidorowa, zrobiona z rosołu z wczoraj. Wielki kar stoi w kuchni, no zobacz, trzeba zjeść. Znów pełno jej wgarzasz, jak wody w nagarzasz. 2 metry ma gara, kto tu będzie to żare. Solniczkę, pieprzniczkę na stole postawię. Ta zupa jest mdła. Koniec.